Czy ja mogę zacząć? No chyba odliczyłam, nie? Tak. No, ale cześć, witajcie, to Myka z Tomowi, Frodo i Deseo. Hejka. Cześć, witajcie w naszym comiesięcznym, że tak powiem, troszkę... W ogóle nie użyjmy na tym nagraniu. Serii. Trójkącik customowy. Tak. Dzisiaj, tak, zaprosiliśmy do wspólnej zabawy Krystiana. Cześć. Witamy cię Witam serdecznie. Was bardzo serdecznie. Tak, słuchajcie, jak nie wiecie, customowy trójkącik to nic innego jak właśnie takie wspólne granie z widzami naszymi, z youtuberami. Dzisiaj sobie zagramy w custom z gry Tomb Raider pod nazwą Summer Adventure. Autorem jest Mugs, ocena 9.1. I tutaj Lara kontaktuje się z British Museum w sprawie kradzieży statuły Bested. Dowiaduje się, gdzie może być ukryta, właściwie gdzie złodzieje ukryli tą statuetkę, więc wyruszamy na jej poszukiwanie. Okej. Ja chciałabym jeszcze tylko dodać, że też zapraszam was na kanał Krystiana, dlatego że Krystian nie jest tylko zwykłym widzem, on również nagrywa, robi live'y. YouTuberzy, widzowie. Tak, zdarza mi się nagrywać. Dziękuję. Także zapraszamy serdecznie. Zresztą masz taki fajny radiowy głos, bardzo przyjemnie się słucha. Jezus. Tak. Aż mi gorąco. Nie spodziewałem się takich rzeczy na początku. No dobra. Ale widzieliście, jakie są piękne klimaty, taka dżungla w ogóle? To jakieś... Krystian nagrywa swoją perspektywę, tak? To jakieś fawki, rawki z jeepami, jakieś tutaj teges, szmeges. Nie wiem, mam już odpalić New Game? No, New Game lecę. No dobrze. A, i nie mogę wyjść. Dobra, to ja też odpalę. Okej. Widzę, że takie dość wysokie teksturki tutaj były przez autora zapodane. Ale czemu ja nie Zielono mogę wyjść mi. Stąd? Jezu! Strasznie ciasne tutaj pomieszczenie. No, nie mogłam wyjść stąd, ale już się udało. O! W ogóle ona ma różową, żurową, a żurową różową gumkę. Żurową, a żurową. A żurową? Nie, no różową, tylko język mi się plącza. No i teraz słuchajcie, powiem wam, że to jest... Że to miało być na wyspie, coś wspominałem? A w ogóle tu mówiłeś coś o tym w customie? Tak. Deseo, co ty mówisz? Mówiłeś coś o tym customie w ogóle? Tak, nie słuchałeś nic w ogóle. No kurde, kompletnie nic. Od czego my szukamy? Bazy bandytów. No, którzy mają tą figurkę. Figurkę mają, zajumali i... A ja mam sekret. Ona ma sekret. Już? No zaraz po prawej stronie się trzymałam i jest jakaś taka wnęka z shotgunem i z nabojami. Ona jest tak widoczna. Aha, to nie, to ja już... W ogóle tak, może słuchajcie, trzymajmy się jakiejś ściany. Ścieżki. Albo może nie ścieżki, tylko ściany. Jakiejś strony, żebyśmy się nie gubili tu. Tak ja już wam nie trzymamy powiem, co się tutaj jest. Prawą, to może prawej się trzymajmy. Tutaj w tych haszczach? Jakieś takie haszcze co? No jest okienko po prostu, tak jak wyszedłeś. No. Co jak to jest? Krystian, masz ten sekret? Krystian, masz sekreta? Już idę do niego. Tak jak wyszedłeś z jaskini. Z piranią. Wpadł do wody. Wygadałem się, miałem nie mówić co tam jest. No i bardzo dobrze, że powiedziałeś. Ja już tutaj wyciągnęłam te swoje sprzęty tajemnicze się. Proponuję trzymać się jednej strony, czyli jak już trzymamy się prawej, ale tam już nic dalej nie ma. No dobra. To co nie... już to lewej gdzie. Teraz. Okej, dobra. O, pan mi kolejny wyszedł. Przyszedł. On w ogóle rzuca granatnikami. Granatami, nie granatnikami. No ale nic nie zostawiają, Siule. No nic. To co, potem trzymamy się lewej? Tak, teraz lewej. Czyli jak wyszliśmy, to lewej. Tak. Masz Krystian sekreta? Oczywiście, że mam. Fajnie. Teraz się bije z gościową, znaczy gościem. Ja tu się gdzieś wspinam po lewej stronie. Okej. Okay. Jest jakieś zejście. Aha, a to nie jest do początku? Tak, to zejście w lewo jest do początku. Aha, czyli byłeś już tam, tak? A byłeś tu dalej, się wspinałeś, szedłeś dalej tą dróżką wyżej? Nie, jeszcze nie. Bo tam są jakieś skosy i jakieś trójkąty, z tego co widzę. Jezu. To jest jakaś palma. To ma zasięg. A jak ci w ogóle ja cały mi... czas słyszę stykanie. Też słyszę. A powiedz mi, Krystian, jak ci się generalnie podobają customy?
customy są dla mnie po prostu nowym odkryciem gry, powiem tak reklamowo, bo do swego czasu, ja na przykład nie lubiłem customów parę lat temu, zgrzeszę, nie hejtujcie, nie, no dobrze. Ale tak gdzieś od mniej więcej roku, jak zacząłem grać w te tytuły, które mnie przyciągnęły, czyli szczególnie w te takie levele z Natlą, Atlantyda, te klimaty, to naprawdę powiem szczerze, że żałuję, że wcześniej nie odkryłem rzeczy, bo dużo straciłem. Bardzo mi się podoba. Cieszę to się. Zarąbiste. Cieszę powiedziałbym się. To innego, ale no nie wiem, czy mogę. A mów co chcesz. Ty tutaj jesteś naszym gościem, możesz mówić co chcesz. Także rób co chcesz. Dobra, pa. Pa. Słuchajcie, ale tam chyba nic nie ma, bo ja tam polazłam dalej wyżej, ale nie widzę nic. Też jestem wyżej, próbuję coś tutaj wyjść, zobaczyć, ale oprócz jakichś trójkątów i kawałków ziemi, to serio tutaj nic. Nie, nic tutaj nie ma. No właśnie tam na tych trójkątach też żeście skakali, rozumiem, tak? Tak, no jestem przy jakichś bramach tutaj, ale tu wszędzie wszystko pozamykane, to nie wiem. Nie wiem, ja skakałam po trójkątach i bram żadnych nie widziałam, ale... No tutaj są te takie, no siatki, nie? Wszędzie pełno siatek. A to do siatek to ja się zbliżam. Nie w końcu. To do siatek to ja się powoli zbliżam, ale... A, już jestem tu. A tu jest jeszcze jakiś... Ja tu bardziej się skupiam na... O! Ja tu się tak bardziej skupiam, na razie łażę po tych kniejach. No to jest standardowo. Knieje. Czarownicy się oglądało, nie? Że knieje. Sama jak czarownica. No, o, już przestań. Wiesz co, jak ty tak możesz, ja i czarownica, nie mam nic wspólnego z czarownicą. Gdzie? Brzydcy oni są w ogóle z gębę, są straszni. Takie dziwne usta ma. Piękni. Wygląd nie jest najważniejszy. Pamiętaj o tym. Wiem o tym. Ale oni wyglądają jak plastusie trochę. Ej, może byśmy popływali, co? Poczekaj. Jak już tu kto kółeczko. Kółeczko no zrobimy. Nie wchodzimy tam oczywiście, gdzie są te furtki. Ale. Nie. Ja tam jestem obok. Tu dalej są skały do skakania. Tu jest jakiś domek po prawej, a już więcej nic nie ma. I słucham was. Okej. Okay. Jest nam z tym dobrze. Znaczy, będziemy się trzymać. Ja popływam, tu trzeba zobaczyć, co jest w wodzie. A to płyń. Ja nie chcę. Ja pływać nawet nie umiem. No teraz to już skoczyłam do wody, to już chyba muszę. Nie no, trzeba coś zobaczyć, bo tutaj jest dość... No coś mnie tutaj goni, jakaś ryba, ona jak ta barakuda, dobrze mówię? Pirania. Nie no, mnie taka barakuda goni, pirania nie. Ach, ta taka długa, tak. Mam coś. W wodzie? Tak, mam amunicję. Do czego to jest? Do rewolweru. Mogę jakoś zabić tą... Jezu, co się stało? Co się stało tutaj? Czy można wypłynąć gdzieś? No właśnie z tym może być problem, bo ja próbowałem wcześniej i cały czas mi wpadała do wody. Ja przy jakiejś siatce dziwnej jestem. Pod wodą. Byliście tutaj? Gdzie jest taka siatka? Tak, tylko tą rybę chcę wykończyć. Jest jakiś możliw? Możliw. A, bo ja zaraz tracę HP, faktycznie. Na dwie są, wiecie co? Matko, zostaw mnie! Nie no, strasznie tutaj jest kapa z wypłynięciem, o co chodzi? Znaczy jest jedno miejsce, wypłynąłem, udrało mi się, ale nie powiem wam gdzie. Ja bo... szukam. Jezus, ta przestrzeń pod wodą jest tak ogromna. Bardzo. Ale tutaj tak patrzę, to w większości to jest pusto, nic tutaj nie ma. Czy te ryby giną, czy one są nieśmiertelne? Nie próbowałem jeszcze. Jezus, serio? Gin. To jest pusto. Nie no, to jest jakiś dramat, jeżeli chodzi o... No ja jedną zabiłem, ale... ona jest strasznie... dwie już są. Strasznie szybka. Ile tu jest miejsc do pływania, to jest jakaś patologia. Chciałem to samo powiedzieć, pomyślałem, ale nie powiedziałem. No właśnie. Ja się pozbyłem tych ryb w końcu. Czy coś znaleźliście konkretnego pod wodą? Jakieś, no czy tylko... tylko to. Nie no, one mnie tutaj po prostu zeżrą.
Jakieś dźwignie, coś takiego. Ja nie jestem w stanie nigdzie, słuchajcie, wyjść. Nigdzie. Trzeba się wrócić bodajże na piach. Tam jak jest ten budynek z tą ich siedzibą, to tam jest taka mała dziura w ziemi, piaszczysta, i tam możesz wyjść. To co to jest? Ja tam idę do ich siedziby. Walisz kto. O, panie. Z pływaniem to później. Za duży obszar jak dla mnie na razie. Mhm. Jak coś znajdę, to powiem. Albo nie. Okej. No nie, no ja mam tylko ten, to ammo i... Widzę to. I w sumie to tyle. Ja to otwieram. I co, schodzisz tam? Okej. Schodzimy tam? Gdzie? No tam za tym ich bazą jest taka dziura, nie? Aha. Zlazłeś tutaj? Ale to ja... Nie, no ja pływam jeszcze, to co mam robić? Ja nie pływam. Ja tam pójdę. No to myślałam, że o tym mówisz, Krystian. Żebyśmy nie, się nie rozpływali. Nie, nie. Ja nie o tym. Na pewno coś w tej wodzie jest, ale trochę mi się zygoć chce. Ja tą wodą jest jakieś tam przejście, ja widziałem, że jest jakieś. Tylko teraz pytanie, czy co robimy? Czy idziemy tam, gdzie ty, tak? Tak. Mhm. Tak, tylko idziemy tam, gdzie ja. Nie wiem, gdzie to jest. Bądź gwiazdą Betlejemską. Po prostu tam, gdzie były te kratki, te furtki takie, co ta baza taka, to nie? To zasilenia? No, ta cała baza, jak tam jest. No to idź tam. Bo jest takie do zestrzelenia te takie barierki. No i spadł w dół. Dobrze. Ale ona się tutaj wszędzie badzi, kurde. Te rożki. No tak troszeczkę. Aha, czy ja tu mam w to strzelić? Czyli ty już jesteś na dole, tak? Tak. Okej. Okay. Jestem. Jest jakaś dźwignia, słuchajcie. O, spadła. Drabinka. O kurde, coś Jezus. Się udało. Co jest? Tam dopiero bierzam. Spadłem w dół. A. Jeszcze. Bo ja generalnie nie poszłam, tam była jakaś drabinka, widziałam, ale ja taką klapę otworzyłam. Okej, okay, a ja właśnie spadłem z tej drabinki w dół i widzę, że jest jakaś brama i klucz, więc już czyli jest tam, dobra, czyli jest tam zamknięte generalnie, aha, tak? Bo tu się podłoga ten. Tak. No dobra, co tu mówicie jest? Jest drabinka jakaś, widzę. Nie idź po gdzie po szczycie? Nie idź tam, czołgaj się i jest klapa. I o, jest kolejny chłopek, roztropek i kolejna dźwignia, słuchajcie. Czy on coś zostawił? Nie, oczywiście, że nie. A, to my jesteśmy w tym domku, okej. Okay. Tylko problem polega na tym, wiecie, że ja nie wiem, co się dzieje, kiedy my ciągamy te dźwignie. Aha, tu się otworzyło, okej, okay. No to przynajmniej wiem. Sia Lab, jakieś laboratorium. Ona mi tej klapy nie chce otworzyć. Jak to? Hamuwa w ogóle. No chwytam, ona nie chce. Ja tak, a ona nie. Beczkę można rozbić? Tak. Tak, jest ta mała apteczka. Ja nie chcę sobie odpowiedzieć. Co robi dźwignia, mówicie, że co? Nie wiadomo. Ta druga dźwignia otwiera tutaj furtkę. Można coś zabrać z tego? Co to no właśnie, próbuję z tych. Ale chyba nie. I to takie czołgane, tak? Idzie się tu? Tak. No to idę. Ale tu jest zamknięte. Chyba, że coś pominęłam. Cholerka. Schodzę dziś. Aha, pominęłam, dźwignia naścienna, jak byk. Jak wzięliście już drugą dźwignię? No teraz ja w ogóle próbuję doskoczyć do góry, żeby ona mi otworzyła tą klapę. Ale to zobacz w dobrym miejscu, w którym masz rączkę. Widzisz tą rączkę? Widzę, no i właśnie tam skacze i ona nie. Ale... Czekaj, spróbuję. Chytasz się CTL, nie? Mhm. Tak, to tak. Ja wiem, ale ja wiesz, ja wolę zapytać.
Na wszelki wypadek. Na wszelki, słuchaj, na wszelki wypadek, po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Nie no, nie. Czego mi to robisz? Czy z tych półek można coś zabrać? Nie. Chyba, że ja muszę jeszcze raz wczytać, może mi się coś zacięło. No. Widzę dźwignię naścienną, widzę. Mhm. Obok tych półek tutaj. Tak. Dobra, nie mam pytań. No coś, ja, coś, ja jestem ciekawa, no, coś no powiedz, musiało coś musiało być w tym. Nie wierzę, że to się coś skrzaniło, ale ja powiedz. Pytałem, ale trzeba było się odwrócić. Aha. Takie buty. Wiecie co, no jak tam pójdziesz, będzie jeszcze jedna dźwignia i taka będzie później jeszcze naścienna. Jakby docelowo dojdziesz do ostatecznej dźwigni, która jakby właśnie coś pod wodą, słuchajcie, otworzyła. Tylko, pod że, wodą, tak jest. Tylko, że ja nie kojarzę absolutnie nic, żeby gdzieś tam pod wodą było coś takiego podobnego. Aha. Dobra, mam tutaj. No ale opuszczam. Tutaj jeszcze nie wszystko ogarnęliśmy chyba, nie? Bo tu był jeszcze dalej korytarz. Już widzę, że to duże jest. Właśnie to ona coś do góry. Nie ma tematu. Coś jest, co ty tam chcesz? Nic nie chcesz. No słuchajcie, to wskakuję tam do tej dziury. A ta drabinka, bo mówisz, że tam jest jakieś zamknięte drzwi były, tak? Tak, i miejsce na klucz. Miejsce na klucz. A. Ale nie było nic takiego, co by mogła, żeby Lara mogła wpaść do wody? Nie. Nic, żem nie widziała takiego. Nie widziała. Tu jest jeszcze, czekajcie, tu jeszcze... Jeszcze jedno? Gdzieś jeszcze widać. Mam jakieś znajdźki. To będzie sekret pewnie, co? Tak, mam sekret. Apteczka. Jak jest ta pierwsza dźwignia, to jeszcze jest takie wejście na górę, wiecie? Pierwsza dźwignia. To właśnie ja tu próbuję do góry, patrzę jak tu wskoczyć. Jak tutaj był ten koleś, co tak pleckami było do dźwigni, no, to musicie się jeszcze cofnąć tutaj po schodkach do góry. To jest taka dziura, tu można się drapać i to jest sekret. Oj, nie wiem, czy ja będę pamiętała, o jaką dźwignię chodzi, bo tych dźwigni były trzy chyba. No tam, gdzie on stał, tak pleckami. A to myślisz, że ja pamiętam, gdzie tam byli goście, dajże spokój. Jeden taki tam. No pierwsza dźwignia. Idę. To mi gdzieś wyszła. No to... Pierwsza dźwignia to była ta z beczką. Nie było wtedy żadnego gościa. Aha. No to druga dźwignia. Tam okay. Koleś był pierwszy. Został do nas pleckami. Tak. Tu do góry. Dziura. Mówisz, że gdzie? Żeby się wrócić do góry i gdzieś jakaś po schodach, tak? Jak wchodziliśmy tutaj, znaczy jak schodziliśmy po schodach, to zaraz jest... spojrzyj w górę, jest taka wnęka. Okej. Okay. Masz to? Wchodzę. Jest sekret? Jeszcze zobaczę tą drabinę. Co mówiłeś? Tutaj. Podłoga się Tak, ja za bardzo nie wiem, o czym ty mówisz, szczerze mówiąc. Nie widzę nic do góry. Nie ma. Jest dziura, jest dziura, ale no przecież tam nie ma żadnej drabinki, więc o co kamam? Nie wiem, o czym mówisz. Nie wiem o drabince. No nie, ale mówisz, że gdzieś do góry, no więc szukam, to ci mówię, że jest tylko okno jakby takie otwarte u góry i nic więcej. Chyba, że to jest jakaś drabinka? Nie. No ja nie widzę nic do góry, także... Serio? No ja jestem gość stał przy dźwigni plecami. No i co? Tak. No idźcie na te schodki, skąd przyszliśmy, tak? No dobra, no. I tutaj zaraz jest schodki, to jest wejście na górę. No, no ja jestem w tym szybie właśnie, no. No i nie macie na górze nigdzie? Ale przecież tu przyszliśmy stąd. No właśnie, i tutaj też jest jeszcze jedno, obok. Obok tego, co przyszliśmy, obok jest dziura kolejna. A... Kie? I can't see. To jest jedna tylko droga. Nie wiem. Muszę się tam wrócić do was takim uczeniem. Cieszę się, że nie tylko ja mam z tym problem. Dobra, to jest jedna jedyna droga, okay. Nie ma żadnej innej. Dokładnie. No to z tego kuckowanego, tak? Co przyszliśmy, tak? To zaraz obok jest następna dziura. Dobra, ale teraz mam wyjść tam, gdzie chłop, czy mam się wracać? No tutaj, gdzie stąd przyszliśmy. No to dobrze, no to jest dobra. No i teraz wychodzę, no. Wychodzisz? No i jest to góry takie, tak? No to nie wiem, pierwszy schodek, drugi schodek. Na drugim schodku jest wejście do góry. No to cisza. No nie, bo... Skupiamy się. Nie mam. To ja już zobaczę jeszcze raz. Na drugim schodku do góry.
Teraz widzę, tylko dotykanie. Dobra, teraz widzę, tylko po prostu Grzesiek nam kazał się czołgać, no, a niepotrzebnie. Grzesiu, kazałeś nam się czołgać, wracać tą dziurą, no, po prostu. A my nie mieliśmy się wracać tą dziurą, tylko po prostu na schodkach. Nie, tak nie mówię. Mówiłem o schodkach, że tu są przy schodkach kolejne wejście czołgane. Ale nie, żeby się czołgać z powrotem w tamto, skąd przyszliśmy. No dobra, mam w każdym razie. No. Krystian, masz? To ja się jeszcze tam wrócę. To teraz by trzeba by było... A, bo ty też jeszcze nie wziąłeś tamtych dźwigni, tak? Nie otworzyłeś jeszcze tej klapy podwodnej? Nie miałeś, chyba nie. To zrób dobra. Sobie najpierw może to, a na powrocie po prostu... Jak zrobisz już tą dźwignię i zobaczysz, że otwiera się podwodna klapa, no to na powrocie powiem... Bo to nie było z tym gościem, co do nas stał plecami, nie? To nie jest ta klapa. Nie, jeszcze. On otworzył tą dźwignię, którą właśnie jak stał gość plecami, to otworzyła zaraz obok taką furtkę i tam są takie półeczki, nie wiem, czy ty je widzisz. Uważaj tam, bo ci takie po lewej i po prawej stronie są półki takie białe. To w tym pomieszczeniu z półkami u góry musisz się dobrze rozejrzeć, jest dźwignia naścienna. Okej. Już patrzam. A widzę. I jak ją machniesz, to wtedy powinno się właśnie zrobić z tą wodą. A tam dalej nie ma chyba co iść, nie Grzesiek, bo tam by na klucz chyba są drzwi, tak? Dobrze kojarzę? Znaczy drabina. Chodzi o drabinkę, tak? To drugie przejście. Nie. Tam dalej. Jest jeszcze zejście w dół, tam skąd goście wychodzili i są drzwi na klucz. Więc tam nie ma sensu na razie iść. To nie wiem, to chyba to przeoczyłem. No, było tam zejście jeszcze w dół. No, ale no mniejsza z tym. W każdym razie jest zamknięte, bo klucza nie mamy. Dobra, ja robię teraz tą naścienną. Dobra. Jak tam zejdziesz tak na dół? Tak się czuję trochę opóźniony. Nie, tak jest nie no, na spokojnie. My generalnie no, zadaniem jest teraz znaleźć tą to cholerne miejsce z tą klapą. Tą klapą, tak. Tylko wejść tutaj. No nie mam pojęcia. Tu jest za dużo tego. Ja bym chciała w ogóle te ryby zabić, do tej pory ich nie zabiłam. Strasznie będą przeszkadzać. Będą, bo ja nie wiem gdzie tam. Kolejna płynie. Serio. Kurde, już mam trzy. To też muszę wykończyć, nie ma co. No. Czeka. Nie, nie myślę. Nie popływam. Shotgun na rybę. Dobra. Słuchaj, tak też można. Nie, bo szybciej jest. Trzy strzały i po mnie. Nie będę się tutaj męczyć z nią. Dobra, zrobiłem już też tę ostatnią. I co, pokazała się klapa? Tak, pokazała się. No to teraz wracamy chyba do wody, nie? No tak, bo i pływam i szukam, no bo co innego pozostało. Muzyczka mi się włączyła, pływam i muzyczka jest. No to jak jest muzyczka, to jesteś na dobrej drodze. To jest coś tu jest. Na bank. Tylko, że tutaj... Czekajcie, tu jakieś kraty są. Jest jakieś wypłynięcie? Jest. Właśnie jest taka... Nie, tak... wypłynięcie, ale nie można nie wyjść. Nie można wyjść, no ja wiem, bo ja tu też wcześniej byłam. Przy tej siatce, tak? Tak, przy każdej próbie wypłynięcia, no to ona... po prostu żarły mnie te cholerne ryby. Jezus. No i koniec. Teraz się bardziej tu. Dobra, ja wychodzę. Wnękę znalazłem. O! Ja chyba to no ja mam. Też coś wnękę znalazłam, ale to nie. No to jest, nie gadajcie, że to jest jakaś czasówka? Nie. Oby nie. Nie, no. Mam te tekstury właśnie, co były... Co się ta klapa otworzyła. To mam takie tekstury, takie bardziej jak... Łódź podwodna. Dobra, i mówicie, żeby wrócić do wody. Dobra, to ja wskakuję. Mam dźwignię podwodną. Mam jakąś wnękę. A mam sekret. Ha. O. Dobra, I'm underwater. Ale ta ryba mnie zablokowała i ona mnie już zabije. Dział sekreta. Rest in peace. No i mnie zabiła. Ja teraz już pewnie sekreta mieć nie będę. Bo już teraz nie wiem, gdzie płynęłam, więc pozamiatam. Ale to jest gdzieś w tej łodzi podwodnej, czy bardziej tak? Jakiej łodzi podwodnej? Bo ja jestem w łodzi podwodnej. Aha, no spoko, ja nie mam żadnej łodzi podwodnej. Pierdziele. Ja też nie mam. Ale widzę, jakie labirynty są? Już nie będzie mam tu zamknięte. Ja płynę jeszcze raz po tą
po ten sekret, ale... Mm-hmm. O jakichś skałkach? Co to jest? Tak? Jakieś tak, coś tam? Nie wiem. Dobra, jestem przy siateczce. Pod wodą. To tak jest taka, taka luka w tej siatce, nie wiem, zobaczysz. A luka jest w siatce? No jest. O, apteczkę nawet mam, ale zaraz się utopię. Na dole luka. Jest apteczka. Nie no, ja nie mogę wziąć tego sekretu, bo ja ginę po prostu. O, o. Okej. Okay. A mogę tu wyjść i zabić to rybsko cholerne, bo mnie tak to drażni. No ona mnie w ogóle przesuwa, pipa jedna. Tak, 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 tak. Też dobra, tu ją chyba mogę zabić, tak mi się wydaje. No i patrzcie, zchowała się. Piździelstwo jedno. Zostaw mnie. Chciałbym ten sekret, kurde, tylko nie wiem gdzie. Nie ten. Nie wiesz lokalizację. Nie. Jest takie, tam gdzie da się wypłynąć generalnie jest ten sekret. Nie wiem, czy pamiętasz, gdzie się da wypłynąć. No, to co? No to właśnie w tych miejscach jest sekret pod wodą w takiej bardzo wąskiej szparze. Dobra. Jakbyś wpływał w takie wąskie... coś. A to jest w tej części bardziej zielonej wody, czy w tej niebieskiej? Tam, gdzie są takie kwiatuszki czerwone. O! Kwiatuszki czerwone. No one się tak ale to nie, to nie, to... to ja to widzę, ale tutaj... Mm-hmm. Jakbyście od tego płynęli, to w kierunku... Czekajcie, ja widzę, jestem przy tych kwiatuszkach czerwonych. To teraz jakbyście do takich zielonych, długich z ziemi i tu jest wypłynięcie w ogóle. Okej. Do góry i teraz, patrzcie, no kolejna ryba, no. Nie mogę wam powiedzieć, wytłumaczyć spokojnie, bo one mnie żrą. No chyba tutaj pływałem. No i musi tu być gdzieś przy ścianie taka wąska szpara. O. To... Dobra, jest jakieś wąskie coś. Na pewno to jest to, jak wąskie coś. Znaczy mówię o takiej roślince, ale tu? Może tu? Ja byłem już przy tej zielonej, przy tym wąskim czymś, ale mnie rybka a stąd zajmała. Daleko jest do tego, gdzie ty jesteś tam z tą łodzią podwodną? Nie, właśnie. Tutaj, gdzie te siatki. Musicie tak tam manewrować tymi siatkami. Manewrować siatkami? Jest to wąskie. No, tam jest przejście takie wąskie w siatce. Może tu? Ale to teraz mam do tych czerwonych kwiatków, tak? I gdzieś tutaj... Nie, czerwone kwiatki. Nie? Jak to nie? Przy czerwonych kwiatkach jest duży siatek. No mam jedną ale... siatkę przy czerwonych kwiatkach, no i co? Aha, ja mam teraz muzyczkę. No dobra, widzę to. O, jak masz muzyczkę, to już jesteś dobrze, to jesteś przy dobrych siatkach. O, cholerne ryby. Ale już, o. No mamy dobra, idź, dobrze, super robisz, tak, rób tak. Nie, ale nie tak. Nie! Nie, przez jedną przepłynęłam siatkę, ale jak przez drugą? A czemu drugą? No bo jest jedna i druga. No to najpierw tak, są tam dwie pod siateczki. A chyba, że tu do góry, czekaj. Jest do góry wypłynięcie, tak? Wnękę. No, macie to? No wypłynęłam, tak, ale to jest tylko powietrze. Ja wiem, gdzie to jest, bo... Jest tu zero małe. To jest tylko i od razu powietrze. Macie już takie tekstury, już widzicie? Już są takie tekstury. No przykro mi, ale nie widzę. Łodzi podwodnej, nie? No tak, ale co z tego? Nie czaję. Ja widzę tą łódź podwodną, ale przepłynęłam przez jedną siatkę i co dalej? No i jest jaskinia taka. Nie, jest kolejna siatka. Nie ma jaskini? Ja przepłynąłem przez taką małą lukę w jej. Teraz ja jest właśnie na potrójna tej małej siatka. Tutaj... Jest potrójna siatka i teraz mam jakąś lukę, w której się zacięłam. Mhm, ja tak samo się dociąłem. Okej, teraz widzę. Dojeżdżają. Ale to masakra, bo to były aż trzy siatki. Wziąłem tą małą apteczkę tutaj mamy. Tak, jest między siatkami ta mała apteczka. Kurwa. Aż tak? Dokładnie. Dobra, cięcie na chwilkę, dobra? Jesteśmy. Jestem i ginę. Ejka. Ginę. Co was zabija? Rybki. Nie, ten. Brak powietrza. A mnie rybka. Chciałbym jeszcze tutaj zanurkować. Raz, no są te drzwi cholerne w końcu, ale naprawdę dopłynąć tutaj to było dla mnie trochę horrorowate, ale no niech będzie. Ty sobie tylko kojarzysz muzykę z Shadowman? Nie. Kojarzysz?
bo teraz nie. Nie, ja już takie rzeczy pozapominałam. Bardzo mnie denerwuje Lara, bo się tu okropnie badży. Okropnie, tak, to i to jest ogromny minus. O, już mi się udusiła. Czy tu jest otwarte? Tu jest dalej zamknięte. Jakąś dźwignię. Dźwignia tak, tu jest jakaś, dźwignia. Nie? Mhm, naścienna. Tu coś jest otwarte też? Wypłynięcie. Tak. I tam właśnie... Tam była dźwignia. Włączy się właśnie muzyczka. Ale słuchajcie, nie odnotowałem, co dźwignia otworzyła. Jakąś klapę. Mhm. No. Czy to jest jakaś czasówka? A, ta dźwignia, czekaj. Oj, ale nie odnotowałam też, bo nie pokazali po prostu. Taka. No gdzieś też pod wodą. A to jest czasówka, ale kurde. To jest taka czasówka jakby no nie. Właśnie... Czasówka, bo mi to odciągnęło się teraz do góry. A tutaj można, słuchajcie, tą, za komputerem rozwalić tą kratkę. Jest sekret? Nie. I co? To jest chyba skrót. On teraz nam pomoże zrobić tą czasówkę, ale kurde, ja nie wiem, gdzie się to otworzyło. Która ale ja tak płynę sobie na razie, żeby zobaczyć, gdzie to jest ewentualnie. Zalamaliłem, no. Oh my god. Ja też zalamaliłem, bo zamiast zapisać, jak ja otworzyłem no dobra, te widzę dźwignie, to... Mm-hmm. Co? Jeszcze raz muszę to zrobić. Jeszcze raz, te biurko mnie blokuje, no. Ale ja bym chciała w takim razie zobaczyć, gdzie ty tu masz, ano, ta kratka? A to się da otworzyć?